Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Przed nami święta Bożego Narodzenia, okres, w którym cieszymy się i świętujemy z narodzin Jezusa Chrystusa. To czas, który spędzamy z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Na nadchodzące święta i na cały 2023 rok życzę Państwu zdrowia. Bo jak mawiał jeden z naszych wieszczy narodowych, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tym z Państwu, którzy mają to szczęście i cieszą się dobrym zdrowiem, życzę, żeby tak było zawsze. A tym, którzy o to zdrowie walczą, życzę wytrwałości i siły do tej walki. I życzę tego, żeby ta walka była zawsze wygrana. Życzę Państwu, żeby w każdej mijanej na ulicy osobie, w sąsiedzie zauważyli Państwo przede wszystkim człowieka. Człowieka, który również ma swoje troski, również ma swoje problemy i być może potrafili się z nim podzielić uśmiechem, dobrym słowem, bo czasami znaczy to więcej niż cokolwiek innego. Życzę Państwu, żeby nowonarodzony Jezus wniósł w nasze życie w każdy dzień 2023 roku dużo, dużo światła, nadziei, uśmiechu i radości. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt.